Cześć wszystkim, ja jestem Mikul, a to jest kolejny odcinek serii Patapon 3. W dzisiejszym odcinku pokażę wam inne klasy, jakie mi się odblokowały. Tym razem będzie to Tondenga, czyli kolejna klasa, którą odblokowałem na trzecim poziomie grając Staterazajem. Będzie to Kibada, czyli przemiana Yaridy. Widzicie, jest to Patapon na koniu. Tak, czyli to także Tondenga, ponieważ Tatapon to tak jak Taterazai, czyli Patapon starczą. No i Vondarappa, czyli przemieniony z Yumiya, czy Patapon używający rogu. No tutaj jeszcze zoptymalizuję, patrzę, ponieważ ostatnio miałem problem właśnie z nagraniem tego odcinka. Gdzieś mi się, zapodział na dysku, więc musiałem nagrać go jeszcze raz, tak więc mam teraz troszeczkę więcej przedmiotów, które właśnie zdobyłem w poprzednich misjach. Jednak chciałbym właśnie to nagrać tak jako piąty odcinek, więc nie będę na razie przechodził dalej z misjami i pokażę wam te wszystkie klasy, jak się sprawdzają podczas polowania na cyklopy. Szczerze powiem, że Tondenga, czyli bohater, którego teraz używam, jest bardzo dobrym bohaterem, ponieważ jego umiejętność uaktywnia się zwyczajnym atakiem, nawet bez ładowania. Ponieważ większość ataków się ładuje właśnie, większość specjalnych ataków się ładuje poprzez komendę Pon Pon Chaka Chaka. No akurat jego atak nie jest do tego właśnie wymagany, więc atakujemy normalnie, a Tondenga wtedy używa swojego specjalnego ciosu. I to jest właśnie ten cios, który widzicie. No i praktycznie spamujemy i jeszcze raz spamujemy atakiem. Jeśli zrobimy to w dobrym rytmie, no to Tondenga praktycznie bez przerwy może atakować wroga tym swoim specjalnym atakiem. Jak widzicie, jest on bardzo silny, bardzo dużo zabiera. No i rekomenduje się właśnie używanie Tondengi jako głównego bohatera dla osób, które właśnie zaczynają przygodę z Pataponami, no i nie mają jakiegoś większego doświadczenia z tą grą. Jako że to jest drugi poziom polowania na cyklopy, ponieważ pierwszą część właśnie, czyli pierwsze polowanie już skończyłem, no a drugie się w zasadzie różni tym, że oprócz trzeciego zwykłego cyklopa w tym miejscu pojawi się cyklop zmutowany, czyli jak widzicie jest taki z takim jakby fioletowym hełmem, no i rzuca już nie kamienia, a takie jakby kule z kolcami. No i różnica w sile jest, powiedziałbym, znacząca. Dlatego jeśli byśmy dobrze tutaj nie wyważyli wszystkich komend, czyli jeśli nie widzieliśmy, nie ogarnąłbym właśnie w którym momencie użyć jaką komendę, no to mógłbym nawet przegrać tę misję, ale już po prostu z doświadczenia wiem, jak się walczy z takim typem przeciwnika. I to by było na tyle, jeśli chodzi o cyklopa. Zwyczaj z niego powinno wypadać złota skrzynia, ale jako że poprzednim razem też pokonałem go, dostałem tu skrzynię, której była bodajże taka sama peleryna, ponieważ jak widzicie, Patapon z rogiem nie zakłada żadnych tam naramienników, czy jakichś tam tarczy, tylko ma pelerynę. Takie księżyce, jakby widzicie, takie żółte. No i praktycznie dostałem drugą kopię tego, więc musiałem się tego pozbyć. No a teraz srebrna skrzynka.
Jak widzicie, dzisiejsza misja dosyć szybko przebiegła, więc i odcinek nie będzie długi. No, a co za tym idzie, nie będziecie musieli spędzać dużo czasu na oglądanie tego filmiku. Zobaczymy tarcza, dwa łuki, decydująca włócznia. I poziom czwarty, gratulacje, poziom czwarty. Od teraz prawdopodobnie będę używać zamiast potapona starczą, czyli ta tepona będę używać tą energii, więc to się zmieni od następnego odcinka. Na razie.